Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. Ja jestem Natalia. No i dzisiaj chcieliśmy Was zaprosić do wzięcia udziału w konkursie, który chcieliśmy dla Was przygotować. W tym konkursie będziecie mogli wygrać, uwaga, uwaga, taki oto super piękny, stary modlitewnik. Tak, modlitewnik, który jest z roku dokładnie... Z końca XIX wieku. Z 1896 roku. Wydrukowany w Warszawie. Tak, jest to modlitewnik, który zawiera, po pierwsze, na pewno jest tradycyjny, bo w XIX wieku to jest jeszcze czas, kiedy kościół był mało zinfiltrowany przez modernistów. To jest modlitewnik, który zawiera również modlitwy przy mszy świętej, o których mówiłem w moim instruktażu do mszy trydenckiej, jak uczestniczyć we mszy trydenckiej. Zawiera też dużo ciekawych rozmyślań dotyczących spraw ostatecznych człowieka, o śmierci, grzechu, tak. Niebie, piekle i tak dalej. Tak, no i zawiera oczywiście takie podstawowe modlitwy, które będą potrzebne. Macie gwarancję, że to jest modlitewnik tradycyjny, no bo pochodzi z XIX wieku, więc no wiadomo, wtedy kościół był inny niż teraz. Także ten modlitewnik myślę, że okaże Wam się pożyteczny, mam nadzieję, w Waszej duchowości. Jedna osoba taki modlitewnik może wygrać, bo niestety mamy tylko jeden, bo to jest modlitewnik stary, więc no wiadomo, że nie jest seryjnie produkowany, więc jest jeden w tym konkursie do wygrania. I teraz co zrobić, żeby wygrać? Sprawa jest dosyć prosta. Wystarczy, musicie być po pierwsze subskrybentami naszego kanału, to jest oczywiste, musicie zasubskrybować nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeżeli już zrobiliście, to macie połowę drogi z głowy. Druga rzecz to jest, musicie dać łapkę w górę pod tym filmem, wejść na nasz fanpage na Facebooku, Okiem Tradycjonalisty, i udostępnić post z tym filmem, tak, który tam będzie. I co ważne, musicie go udostępnić tak, żeby on był, ten post był publiczny. Czyli klikacie udostępnij, post musi być publiczny i potem my na podstawie listy osób, które udostępniły, będziemy przygotowywać jakby losy do konkursu. Tak? Bo jeżeli ten post nie będzie publiczny, niestety wasza szansa przepada, bo niestety nie widzimy was na liście osób, które wzięły udział. Tak. Jeżeli ten post będzie udostępniony, no to macie szansę, żeby wygrać w konkursie. I my po prostu jedną osobę wylosujemy spośród tych osób, które udostępniły, i ta osoba wygra wylosowana nasz konkurs. Tak. To jest jedna szansa. Natomiast będziecie mieć też drugą szansę, o której powiemy na końcu tego filmu, ale zanim przejdziemy do tej drugiej szansy, to mamy dla Was małe ogłoszenie. A tym ogłoszeniem jest to, że założyliśmy Patronite'a. Tak. Patronite'a, na którym możecie wesprzeć naszą działalność. Wsparcie jest 100% dobrowolne. Będą tam różne progi na Patronite. One są wszystkie opisane na naszym Patronite, do którego link znajdziecie w opisie. I żeby nas wesprzeć, no to jest tak naprawdę Wasza dobrowolność, bo my tu od Was nie wymagamy żadnego wsparcia. Nie będziemy też różnicować widzów na tych, którzy wspierają, którzy nie wspierają. Wszystkie nasze treści będą dla Was cały czas dostępne, czy Was nas wesprzecie, czy nie. Tutaj nie różnicujemy jakby widzów pod tym względem. Tak samo nie chcemy robić czegoś takiego, że będziemy Wam, nie wiem, oferować modlitwę w zamian za wsparcie, czy coś takiego. My Wam modlitwę obiecujemy niezależnie od tego, czy nas wspieracie, czy nie. Modlitwa nie jest do handlowania. Tak, to nie jest rzecz, którą należy sprzedawać, naszym zdaniem, i zresztą tak obiektywnie jest, że modlitwy nie należy sprzedawać, to jest rzecz, która jest ponadmaterialna. I też będziemy dążyć do tego, żeby co roku zorganizować mszę w intencji naszych widzów, tak? Nie tylko patronów, bo w intencji wszystkich widzów. Czy nas wspieracie, czy nie, ta msza będzie organizowana. Mamy taką nadzieję, tak, że tak. Pan Bóg pozwoli, że będziemy dalej działać. Także... Czyli treści, modlitwa i msza, niezależnie od tego, czy jesteście patronami, czy nie, będzie Was dotyczyć. Tak. Wsparcie jest po prostu... Waszą dobrą wolą. Tak. I z Waszej strony docenieniem naszej pracy i też pomoże nam w rozwoju kanału. Tak. Oczywiście rozumiem, że nie każdy może, że nie każdy chce i tak dalej. Nie chcemy tu Was różnicować. Natomiast jeżeli macie taką ochotę, żeby nas wesprzeć, no to zapraszamy naszego Patronite'a. I będziemy bardzo wdzięczni. Tak. I to nam na pewno dużo pomoże. I jeszcze z Patronite'em będzie się wiązała jedna rzecz. Możesz powiedzieć? Najniższym progiem wsparcia jest próg 5 zł. Tak. Każdy, kto wpłaci 5 zł w danym miesiącu przynajmniej, bierze udział w comiesięcznym konkursie i w tym konkursie będziecie mogli wygrać. On będzie prowadzony na zasadzie tego konkursu, który jest teraz, czyli będziemy losować jedną osobę, która wygrywa konkurs. Będziecie mogli wygrać taką paczkę z zawartością różną, w której będzie kilka rzeczy, nie tylko jedna. Na przykład takie rzeczy jak ten modlitewnik też mogą tam się znaleźć. Mogą tam się znaleźć książki współczesne, dewocjonalia, jakieś tam drobne rzeczy, akcesoria i tak dalej. No takie generalnie katolickie pudełko prezentowe.
taki lootbox, jak możecie czasami kupić gdzieś tam w internecie, to w nasz będzie bardzo ciekawą, myślę, zawartością. Co miesiąc będzie dla jednego patrona, tak jak mówię, wystarczy 5 zł wpłacić na Patronite. Każdy próg bierze udział w konkursie z automatu, co miesiąc. Także tutaj też nie ma tak, że ktoś ma większą szansę, ktoś mniejszą. To wsparcie, tak jak dalej zaznaczamy, jest 100% dobrowolne. Czy wysokość wsparcia jest zależna od waszej woli? My tutaj nie wpływamy na to kompletnie. W konkursie bierze udział każdy. Tam pewne drobne benefity są opisane w progach na Patronite, ale to są drobne rzeczy. To nie są takie rzeczy, które was różnicują w jakiś sposób, tak? Dokładnie. To jest 100% dobrowolne wszystko. I to jest okazaniem waszego szacunku dla naszej pracy, jeżeli taki macie. Oczywiście to nie jest jedyny szacunek. Jeżeli nie możecie wpłacić, no to my to rozumiemy, tak? Tak. A pudełko prezentowe to jest taki nasz wyraz wdzięczności wobec was. I taki bonus po prostu do opłacających. No. Tak, to nie jest główna oś naszej działalności. Natomiast myślę, że będziecie zadowoleni. My co miesiąc też będziemy nagrywać. To właśnie, to jest istotne. Zawsze będziemy nagrywać tak zwane unboxingi, czyli będziemy nagrywać to, jak pakujemy te pudełka i następnie, jak już to pudełko trafi do osoby, która została wylosowana. Tak. To publikujemy filmik z tego, jak pakowaliśmy to pudełko, żebyście mogli wszyscy widzieć, co po prostu w takim pudełku przykładowym mogło się znajdować. Tak. I ten konkurs będzie organizowany co miesiąc, tak? Więc co miesiąc każdy z patronów ma szansę wygrać. Także no im będzie was więcej, tym wiadomo mniejsza szansa, ale tym też większa wartość, zawartość paczki, no bo wtedy będziemy mogli sobie na więcej pozwolić, żeby tam zapakować, tak? Więc to jest kolejny punkt. I jeszcze tylko taka mała zasada konkursu. Jeżeli ktoś wygra w danym miesiącu, to w następnym miesiącu nie bierze udziału, natomiast w kolejnym już będziemy normalnie brał. Tak, żeby nie było tak, że dwa miesiące rzędu wygrywa ta sama osoba. Dokładnie. Tak. I to tyle, jeżeli chodzi o to małe ogłoszenie. I teraz wracamy do konkursu na modlitewnik. Tego dzisiejszego, o którym mówimy. Więc żeby posiadać drugą szansę wygrania w konkursie lub pierwszą, bo to jest też na przykład, jeżeli to zrobicie, to też bierzecie udział w konkursie, tylko pojedynczo, tak? Jeżeli zrobiliście pierwszy punkt, o którym mówiliśmy, czyli udostępniliście film jako publiczny, jako post publiczny u siebie na Facebooku, to macie jedną szansę, a jeżeli zrobicie to macie drugą dodatkową. I teraz chcemy zrobić serię Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. I żeby mieć drugą szansę na wygranie tego modlitewnika, musicie w komentarzu pod tym filmem na YouTubie, w sekcji komentarzy, zadać nam pytanie do naszego Q&A. Czyli I tyle, tak naprawdę. Wtedy wasz nick na YouTubie bierze udział w konkursie i też będzie jako jedna karteczka do wylosowania dla nas. Lub ewentualnie możecie się podpisać imieniem i nazwiskiem z Facebooka, wtedy jakby drugi raz wasze imię i nazwisko będzie w maszynie losującej. I bierzecie udział wtedy w konkursie dwa razy, jeżeli to zrobicie, tak? I to tak naprawdę tyle. I wyniki tego konkursu opublikujemy 28 maja w sobotę. W formie pisemnej, zarówno na naszym Facebooku i na naszym YouTubie jako post. Dlatego śledźcie zarówno nasz kanał, jak i naszego Facebooka, żeby nie przegapić wyników. Bo jak w przeciągu tygodnia osoba, którą wylosujemy, się do nas nie odezwie, no to niestety robimy wtedy konkurs drugi raz. Tak, losowanie drugi raz. I wtedy ta nagroda niestety przepada. Także śledźcie na bieżąco, żeby nie przegapić swojego zwycięstwa. Dokładnie. To jest ważne. No i to tyle tak naprawdę na dzisiaj. I dajcie też znać, czy chcielibyście więcej takich konkursów jak ten. Tak. Możemy robić takie częściej w sumie, nie tylko w tych naszych lootboxach z Patronite'a. Tak, no możemy też robić takie konkursy też dla widzów, jako ogólne konkursy dla widzów, jeżeli będziecie zainteresowani. I napiszcie, co myślicie ogólnie o tej nagrodzie w dzisiejszym konkursie, którą wam przygotowaliśmy. Czy to jest waszym zdaniem dobry pomysł, czy nie? To jest taki nasza taka próba, czy te konkursy się przyjmą. Dokładnie. Mamy nadzieję, że wam się to spodoba. Jeżeli tak, no to podzielcie się swoimi wrażeniami. Jeżeli nie, to też podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. I to chyba na tyle na dzisiaj. Tak. Dziękujemy za uwagę i powodzenia w konkursie. I do następnych konkursów. Czołem. Cześć.